Przy wyborze kąpieliska przede wszystkim trzeba zwracać uwagę na to, gdzie jest plaża strzeżona, tak? Gdzie są ratownicy. To jest najistotniejsze, bo musimy pamiętać, że nie każdy pływak będzie w stanie uratować. Zachęcam osoby, jeśli ratownik zwraca uwagę, to nie po to, żeby się przyczepić, żeby komuś popsuć wakacje, tylko w celu dbania o jego życie i zdrowie. Oni także zwracają uwagę, patrzą na prewencję i profilaktykę, czyli widzą, że jest jakiegoś danego rodzaju zagrożenie, to informują na bieżąco osoby kąpiące się, co się wydarza, co może się wydarzyć i jakie jest to zagrożenie. Jeśli widzimy, że jest akcja ratownicza, tak, czyli ktoś potrzebuje naszej pomocy, w tym momencie bezwzględnie pamiętajmy, że nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, tak? My jako zwykli ludzie, od tego są ratownicy i oni są do tego przystosowani, do tej pracy przygotowani i wyszkoleni. Natychmiast krzyczeć, uwaga, tonie, potrzebna pomoc i wyznaczyć osobę w tłumie, halo, proszę pana, proszę wziąć telefon, zadzwonić, przekażemy informację, gdzie, przy jakim wejściu, na jakiej wysokości, charakterystyczne miejsce, gdzie to się dzieje, co się dzieje, ile osób się topi. Najważniejsze, zawiadomić służby ratownicze, żebyśmy mieli odsiecz gdzieś tam z tyłu, a potem próbować pomagać, tak? Inaczej będzie to nad morzem, inaczej nad jeziorem i tak dalej. Spróbować może na brzegu, gdzieś są wywieszone koła ratunkowe, spróbować rzucić. Może jest jakaś łódka, może jest wypożyczalnia skuterów, dać poinformować te osoby, że tam coś się dzieje. Może ktoś podpłynie, może kiedyś był ratownikiem i będzie wiedział, jak pomóc, tak? Jak damy na plaży informację, że jest akcja, może nawet wśród plażowiczów znaleźć się jakiś ratownik, strażak i też zainterweniować. Wtedy jest to znacznie bezpieczniejsze. Nie polecam nikomu wchodzić do akcji ratowniczej bez sprzętu przede wszystkim, bo to może się skończyć tragicznie dla obydwu osób. Nie wchodzimy do wody po obfitym posiłku, po spożyciu alkoholu i zmroku. Alkohol przede wszystkim to przyczyna przykurczy. Obkurcza nam wszystkie naczynia, w związku z tym można bardzo szybko tonąć, ponieważ występują silne przykurcze poszczególnych mięśni i osoba, która pływa, niestety nie może sobie poradzić. Najgorsze przykurcze są przykurcze żołądka, przykurcze uda i łyry. Po zmroku jest to całkowity zakaz kąpieli. Przede wszystkim nie wchodzimy do takiej wody, bo nie wiemy, gdzie wypłyniemy. Jest ciemno, nawet osobom, które będą ratowały, trudno jest taką osobę znaleźć.